Ja nie wierzę, widzowie, że my to dzisiaj będziemy robić. Widzowie, idziemy dzisiaj na ryby. Tego. Ja może mi się komputer lagnął, to nie idziemy akurat na ryby. Wtedy idziemy się pierdolić. Weź się odpal, please. O, czemu ja widzę pasek na dole? No i od się dupca, no mam full screen czy nie mam? Czemu mam pasek na dole? Schowaj się, o. A już wiem czemu. O, już jest git. GPU 100% dymy duły. Ile mamy? No, 60 ustawimy, co? Co się kurwa stało? Anuluj. Pierdolę, że nie mogę w tej grze 60 FPS ustawić. Ale za to Rivia Tuner potrafi takie rzeczy robić. Polecam Rivia Tuner Cox. Kiedyś to miałem, jak się instalowało jakieś chujowe rzeczy z jakichś chujowych stron. Typu dobre programy. To zawsze ci instalowało coś w stylu Rivia Tuner. Tak, ale teraz to nawet Cox jest. Idziemy na jakieś zawody? 50 wpisowego? Co oni myślą, że ja sram pieniędzmi? A to. Poziom 30, tu nie. Ręczona to łowisko. Jezioro, stary ogród. Zawody. Łowisko. To trzeba czekać, za darmo się nie opłaca. Dobra, widzowie. Pójdź z tymi zawodami. Zawodem to ty jesteś, kurwa, dla matki. Ale jest głośno giera, co? O, ci grince. Jakiś horrorzy tupy, kurwa. Dobra, widzowie. To jest maśniutka miejscowa, pa. Pa to miejscowe na ryby, normalnie. Ja pierdolę. Kurwa. Aż mnie trochę skręca. Dobra, pa. Normalnie wychodzisz tu, nie? Kurwa, ty, ryby mi się zepsuły. Kurwa. Idę sprzedać. Kto chce zepsute rybki? Elegancko. Mam potężne 4 monety. Tej grze się nie da zarobić. Ja nie mam w Polsce pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Dobra, pa. Wychodzisz z zasady. Jesteśmy na jezioro Stary Ogród, nie? Idziesz se prosto. Tu se idziesz. Tu. Stajesz tu, nie? Mówisz, ale jak tu? No tu stajesz. Co ja mam za wędki? Te mam. Dobra, niech będzie. Pa, ustawiasz grunt za 1,20. Ja walę teraz chleb normalnie. Chleb dlatego, że chciałem łowić na płocie. Bo, kurwa, jak to w ogóle brzmi? Chciałem łowić płotki z tego względu, że z nich jedzenie można zrobić. Tu ustawiasz drugą wędkę normalnie. Na metry czy coś. Widżownicę. Kurwa, nie ten przycisk. Normalnie zarzucasz. Myk. I ty ustawiasz 80 i też bierzesz normalnie. Widżownica, czerwony robak, wszystko do wyboru, wszystko coś takiego gwizdowatego. Rzucasz, no nie. W ogóle tak kurwa 14-poziomowy ekspert. Muszę wam przyznać, że. Ło kurwa, branie! I myk! O, żartowałem. Nie było branie. Aha, zrobiłem je w konia. Swoją drogą dawno nie grałem, więc nie wiem co tu się kurwa dzieje. Ale w każdym razie zarzucasz i czekasz 30 sekund i masz rybę. Proste. Nie trzeba czekać, tylko coś tu się dziwnego dzieje. Podejrzanie wolno biorą. No nic, w każdym razie bierzesz normalnie łopatę. To jest łopata. Kopiesz łopatą te robaki, bo się bardzo opłaca, żeś nie kupował. No i tyle właściwie, wyjebane. Jak złowisz płoć, normalnie suszysz tam dalej, zaraz ci pokażę. Więc kupujesz też nożyk, żeby suszyć. Jest łatwo. Easy life, easy money. Gry komputerowe, ryby to się wydają tak dla takich mega boomerów. Mega boomerów, to nawet nie boomerów, to musisz być pewnie z 50 lat, żeby grać w takie gry. No chyba, że jesteś, no, to też zagrasz czasem. Dobra, nic się nie dzieje, więc tutaj normalnie wyciągasz kloca na karasie. O kurwa, jak to się nic nie dzieje, jak tu ryba jest? O, za późno. To mnie zawsze tak wkurwia. Zawsze mnie to denerwuje. Znowu, niby ryba, a chuj nie ryba! Kurwa! Halo? No. Muszę się nauczyć z powrotem. O, ogólnie. Dobra, i myk na karasio. No, mam rozjebaną myszkę. Kurwa, kupiłem nową myszkę. Tydzień i się rozjebała. No, nie wytrzymię z tymi myszkami zajebanymi. Co kupię myszkę? Tydzień się rozpierdoli. Ciągle mam rozjebaną myszkę. Ciągle, kurwa. Jak kurwa żyć w takim syfie? Dobra, bo ogólnie ja już zapomniałem, jak tu się brania robi. Bo, bo ja miałem teraz tak widzowy, że brałem sobie te wędki. O te. I one se tutaj mają taki dzwonek i ja wtedy se gram w tle w coś innego albo robię coś innego, tak? Jak sobie siedzę na kompie, robię co, pracuję w coś albo gram albo coś, przego oglądam film i w tle se leci gierka i po prostu słyszę dzwonek, to przyłączam taba i zacinam. Proste, później wam pokażę. Łatwa robota. No teraz kurwa są giga nudy, no weź. Weź, bo ja tu ekscytujący odcinek mam nagrać. Ja wyjdę z tego odcinka, będę musiał wydać. Wyciąć, jak tyle kurwa gadam, głupot. No weźmy rybę, ranie. Znaczy, ryba, że weź. Rybę nie weź. Znaczy ja wziąć. Co? Ja powiedziałem właśnie? Mamy to.
Ja pierdolę, znowu zjebałem, no. Ale jestem chujowy, giga. Żebyśmy z 5 ryb mieli, no, ale jestem kurwa giga, giga z czochem jestem. Nie mamy. Ja, o kurwa. Jak to nie mogę w tym miejscu? No nie wytrzymie! Kolejny z... Nie, no kurwa. No co jest, widzowie? Nie, no nie wytrzymie, kurwa. Za coś rozjebie. Spróbuj mi, kurwa, jeszcze... No weź, że dla widza, bo ja tu od 11 minut stoję i łowię ryby i nic nie złapałem, proszę. Dla widza. No, więc miejscówka jest fajna, tylko... No co? Chujowy kierowca i nawet kurwa testem, co sama jedzie, nie pojedzie, no. Bo nie będzie umiał ustawić debil. Więc no, tak to jest. Prawie zostałem zbejtowany. Ha! Dajesz z jedną rybę mi złapać, chociaż naprawdę kurwa, ja nie troluję ty. O, ale ogólnie biorą mech pojebane. Na tej miejscówce, to jest najlepsza miejscówka. Tylko ja się muszę znowu nauczyć łowić w ryby. To będzie git. A i ogólnie jak se gracie, to polecam wyłączyć sobie w ustawieniach mgłę, wtedy wszystko widać ładnie. Jak masz mgłę w ustawieniach włączoną, to chuja widać. Taki protip mały. Zaczuły. Ale zajebista miejscówka na karasie normalnie. Tego? Najlepsze mi suwa na karasie? Tak zapytania? Nie no kurwa, idę się przejść. Wrócę później. Ranie. Ryba. Gdzie ryba? Widzę ryba. Zabiję się zaraz z truchawkami. Dobra, musiałem sobie przerwę zrobić. I napierdoliłem w kurwę zanęty. Kurwa, te klikanie się same myszki, no nie wytrzymie. O, ryba, 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 ryba! Ryba, w końcu nam się... Ja nie wierzę, kurwa. To się nie... To nie jest realne życie. Żyjemy w symulacji. Ja tak naprawdę łowię gry w grze komputerowej. To nie jest prawdziwe życie, widzowie. Nie no kurwa, no dajcie mi czas. Spokojnie. Wyciągamy elegancko. Myk. I myk. I czeku, czeku. Ogólnie następny protip, jak chcecie sobie polepszyć umiejętność robienia zanęt, to kupujecie tam najtańsze krakersy i robicie zanęte proste. Patrzcie. Nazywacie se krakersy postawa i macie tylko bazę, dodajecie krakersy i robicie. I dzięki temu będziecie wbijać szybko poziom. O, jeśli nie mylę. I tam chyba alkohol jak wypijecie, to lepiej wam idzie. No to klasycznie jak na rybkach. Jest branie. Kurwa, i ruszyłem. Jeszcze wam pokażę. A i ogólnie to wam pokażę sprzęcik. To jest jeden sprzęcik, to jest sprzęcik 2 i to jest sprzęcik 3. Biorą jak pojebane, tylko ja chujowy. O! Widzę cię jak się ruszasz. To właściwie, że lekko ruszycie, to nie ma znaczenia w sumie. Kurwa, znowu mnie strollowała ryba! Dobra, ogólnie, bo ja pamiętam, tylko ja strasznie dawno nie łowiłem ryb. Ogólnie bierzecie wtedy, kiedy branie jest 100% pewne. To nie jest branie, patrzcie. Nie wierzę, kurwa, że to się stało w momencie, kiedy powiedziałem, że to nie jest branie. Ja pierdolę. To jest dobra trawianka. To może strzelać chłopy za dużą ilość dolarów. Ogólnie fajnie jest łowić przy gruncie, bo lin często weźmie, a lin drogi masz sprzedać. Najlepiej to jest łowić to, na co oczywiście pokazuję ci w kawiarni, na co oni chcą, żeby tego, na co ryby, bo wtedy drożej sprzedaż i siano będziesz miał. Ale jak chcesz karasie łowić, a to chyba miałbyś poradnik na karasie, to normalnie rzucasz i wyjebane masz. Nie, ja pierdolę, ale że naprawdę wzięło, jak ja powiedziałem, że akurat to nie jest branie, no, nie wiem, ja dzisiaj jakiś giga chujowy jestem. Skala nieśmieszności tego odcinka wzrasta z kolejną minutą. Halo kurwa ryby.
To było fake branie. Zawsze trzeba poczekać, aż tak pójdzie, że linkę będzie widać, że idzie. O, teraz jest branie. Bo było widać, że linka zaczęła uciekać. O, ale mamy rybę. Uuu, kleja. 21 gram. Ja cię kręcę. Nie wiem, jakim cudem ukleję 21 gram, co ma na taki haczyk dziesiątkę, ale dobra, już nieistotne. Zazwyczaj... A, bo ja debil. Bo zazwyczaj łowisz ogólnie na 14. Ja se tu łowię na dziesiątkę, bo se... No nie wiem, co pomyślałem, że se połowię na 14. W sumie ustawy dziesiątkę może lepiej będą brały. Znaczy 14 może lepiej będą brały. I weźmy na czerwonego robaka, zmienimy. Kurwa, no ten klik zajebany. To jest branie. Elegancko. Niestety mamy jakieś gówno na razie, ukleja 59 gram. Idę po jakiś kurwa normalny haczyk. A nie stać mi, co? Może jak sprzedam, to mi będzie stać. O, dzień dobry, czy tutaj w kawerence szukacie kurwa trawianki? Mam nadzieję, że tak. Szukałem uklej. Za nawet nieźle nam idzie. Ty, ile płacą za te ukleje? Co kurwa? Ile z pitongu? Za 5 uklei, no 20 gram płacą 23 kurwa tego. Jo, ci kręca, to się giga opłaca. To nie sprzedaję uklej. Tylko muszę mieć na haczyk, bo już nie mam. Kurwa. Dobra, trawiankę sprzedam i powinno być git. Dawaj haczyk, 14. Im lepszy haczyk, tym pewnie większa szansa na to, że weźmie ryba, no ale... No ale no co wam powiem. Nie stać mnie. Znaczy ja tu widzę, mam jakieś haczyki, ale to 16. Czemu ja kupowałem haczyki 16? Nie wiem. Czemu mam haczyk 1? Też się upolować, kurwa. Niedźwiedzia. O, weźmy taki 14. Elegancko. Różnie tak. 10 albo 14 zajebiście sobie radzą ogólnie. To jest chyba branie tu, nie? Tak. Jest ryba posiadana. Nie, ale jest chujoza giga. Nie, to była taka dobra miejscowa. Co się z nią stało? Ostatnio jak tu łowię zawsze ryby, to tu jest taki chłopi pogrom. Dojść tylko i wyciągasz ryby. Nie masz nawet czasu, żeby coś zrobić. Tyle z ryb. I nagrywam odcinek jak zwykle. Ogólnie na ten dzwonki się lepiej robi. Połowę sobie z, nie wiem, pół godziny na to i pół godziny na dzwonki i wam pokażę, jak to działa. Kurwa, znowu zostanę zbejtowany. Ty, powiem wam szczerze, że ta gra mnie bardziej triggeruje niż każda gra na świecie, naprawdę. League of Legends przy tym to jest chuj. To jest chyba branie? Branie. Kurwa, to nie jest branie. A, widzowie. No, zobaczymy, jakie efekty będzie miała. 15 minut na tych haczykach, 15 minut na innych haczykach. Zobaczymy. Start od teraz. I później jeszcze inną wam tego pokażę. Dziesiątka to duże karasie biorą tylko. To dziesiątka jest opłacalna, ale wydaje mi się na tego. Jak nie łowimy sobie na spławich, tylko jak słuchajcie, łowimy sobie na dzwonki, żeby nam nie dzwoniło co chwilę. To jest ryba, bo tak wystawiło fajnie. O, no i takie zazwyczaj rybki to ja łowię. I myk. Karasik, 800 gram. Sprzedaż? Sprzedaż. Drogo? Drogo. Czy może nie aż tak drogo, ale... Nie wiem, ile to jest warte. Ze 2 złocisze? Może? Zawsze to na haczyk jakiś, jak się zerwie albo coś. W ogóle jest jakieś promocje teraz. I myk, trawianka. No to trawianka też jest sporo warta, więc... Chcę sobie odpalić czat jakiś inny. Czat Polska? Na pewno jest czat Polska. 100% Polska czat, dołącz. Nikt tu nie pisze na tym czacie? O, piszą. O, chyba mnie coś tu ominęło. I myk ukleja. Cię wbrew pozorom ukleja, no nie se myślisz. 50 gram, heheje, śmieszne. I co wie? Trzeba myśleć perspektywicznie. Jeszcze 2 ukleje takie małe. I na chillku normalnie sprzedajemy to za 23 złote. Monety, znaczy srebrne, srebrniki. Chciałem wam tu pokazać, jak to się karasie muci, ale dobra. O, widzisz, nawet Bartas 1989 napisał. Trzeba łapać mniejsze, a lepiej płatne. O, widzicie, widzowie. Dokładnie tak. A Bartas wie, co mówi. A tryharduje w ryby. I myk. Kurde, ale gówno. Czym jest kurwa malma? Chciałam sobie marzena. O kurwa, marzena to jakiś giga tryhard w łowienie ryb jest. Ty, ryba była. Ty, ryba. Pewnie była. O, jest. No ale gówno. O, żartowałem, ty. Giga dobra płoć. Ogólnie ja tych płoci nie sprzedaję, tylko sobie opierdalam później do żarcia. Suszone, solo. Chociaż miałem też wczoraj maluśką białugę. Tam widok odechciało mi się łapać sezanów. A to jest taki giga boomerski czat, co? Tak właśnie myślałem, że ryby będą same boomerzy łowić. Trolliłem ich na czacie. Jak w tym.
Jak w tym filmie chyba, nie? Ale widziałem fragment. Karaś je gówno. To Karaś je gówno. Tam jest gówno. Postalkujmy Mazenę. Bartasa. Najpierw Bartasa. Łamane wędki, uszkadzone kołowrotki. Największa ryba, słum. Największa ryba na spławik... Na spławik... Jak on na spławikowy złapał rybę 42 kilo? Co tu się kurwa dzieje? Ty chłop wszystko złapał, co mógł złapać chyba. Lol. Ale zjebałem, bo pociągłem. Tego nie wyrzuca... Nie wyrzucajcie mocno tych wędek. Dobra, zobaczymy sobie moje statystyki, pa. Myk, haha. Największa ryba na zestaw spławikowy 3 kilo. Największa ryba gruntowa 8 kilo. Pamiętam, 25 minut wyciągałem tą rybę. Kiedyś to było. O kurwa, panie. Ale były jajca. Ale były jajca. Ale było ciężko w kurwę, bo już nie miałem żyłki. I ciągle było na czerwonym żyłkę. I tak tylko. Ogólnie jak nie umiecie wyciągnąć, to próbujcie prawy, lewy, prawy, lewy. Później wam pokażę. Raz mi chyba wzięła w oczku na Achtubie. Jaki boomerski czat, ja nie wiem o co chodzi. A może to ja boomer, bo ja nie wiem. Nie no, nie będę, bo ja nie lubię psuć takich community ogólnie. Wszyscy trolują, to ja lubię sobie potrolować razem z nimi, ale nie lubię psuć community, jak ktoś wiedzie. Jak się tu dobrze bawią, kurwa, nudy jak skurwesyn, ale jak się dobrze bawią, to po co im psuć to? Niech się Marzena dobrze bawi. Bartasem. Niech łowią rybki. Że komputerowej. W życiu nie miałem tak szybko uciekającej ryby. Rybca karasia. O! Dobra, już gotowy, kurwa, na tryhard. Lepiej tu, bo tu mniej widoczne tego jest. A to nie ta wędka. Dobra. Będę miał powiększenie. I myk. Wyborna decyzja. Nie jest to duży karaś. Jest to pizda, nie karaś. To możesz od razu... Kurwa, i ruszyłem znowu wędką. I znowu pewnie po rybie, co? Pewnie, że tak. Ogólnie na spławik złowisz więcej ryb z tego skrętu, że jak łowisz gruntowo, to muszą się zaciąć. O, ryba. No, jak to nie była ryba, to jestem, kurwa, święty Jan Paweł II, no. Idę walnąć kloca w krzaki, zaraz będę. Kiedyś to była ryba. Ej, ja bym złapał jeszcze ze dwie ukleje i by było zajebiście. Jakie to są największe ukleje? Są w ogóle jakieś ranking największych uklei? Są. Ty, na jakieś muchy złapali. Dobra, zmiana taktyki. Na muchy. Zobaczymy. Może gruncik tak. Zmiana planów. Jak na ukleje. Może tak gruncik 40 cm. Zobaczymy. O, ranie, ryba, ryba. Kurwa, miała być ryba. Kurwa, wstyd na tym czacie, idę stąd. Będę zrzucał 30 zonet. Wyśmieją mnie. Kurwa, no nie ta wędka, debilu jebany Eryk. No nie wierzę, no. Znowu spierdoliłem. I myk zanęta. I myk zanęta. Nie róbcie tak nigdy. I myk zanęta. O, już nie mam zanęty. 30 kulek zanęty, tak o. Duży to został. I my kiełbaska. I my kiełbaska. I my kiełbacha do mordy. Powiedziałem ja do twojej starej. I my dobry żart. I my oczywiście, że nie tą wędkę złapałem. Jedną z nielicznych. Jedną z najważniejszych. O kurwa, branie. No nie! Jedną z nielicznych ważnych rzeczy, które musicie robić grając w tą grę. I w ogóle jak łowicie ryby, to jest biegać wokół. To przyciągnie ryby, szum, hałas. To jest to właśnie, czego potrzebujemy. On wtedy usłyszą tupanie i będą myślały, że to robaki spadają, więc tupu, tupu. Plus podlecą na górę, bo oczywiście będą myślały, że to deszcz jest. A to tak naprawdę ty, debil, biegasz po pomoście. To super ważna rzecz, oczywiście 30 kulek. 30. 30, czasem wystarcza 30 kulek. Około 30 kulek walisz normalnie. Widzicie? Od razu brania. Moment. Tak jest. Około 30 kulek zanęty rzucasz. Tym więcej, tym lepiej, więc zawsze masz więcej, jeżeli oczywiście masz. Ty, to jest chyba ryba. No i zobaczcie. I moment. Nawet nie mrugniesz i zaraz łowisz tutaj rybki. Najlepiej jeszcze trochę pokrzyczeć, jeżeli masz tutaj... O, jest ukleja kolejna. No i zajebiście. Tutaj ja bym w ogóle zmniejszył ten gruncik zajebany, tylko dlatego, żeby złapać ukleję. 28 cm. I dokładnie tyle, ile mój drążek w samochodzie od zmiany biegów. Mały jest. Kurwa, no dla mnie to była ryba, no. No to co, oczywiście jak w przerwie nic nie robisz, to
Leżysz tutaj, krakersy. O kurwa, ryba. Ty był, jakbym nie był debilem i patrzył na wędkę. No nic, przerwie co? Ty, chyba mi spławik zniknął. Tyry? No dobra, patrzę na wędki od teraz. No jak to nie są ryby, jak przecież nie ma spławików i jest pod wodą, no? Nie wiem, ten haczyk zajebany, pewnie trzeba jakiś lepszy haczyk kupić. Ja nic nie da tym haczykiem zrobić, tak mi się wydaje. Jak kiedyś używałem takiego mega zajebistego haczyka za, nie wiem, 40 srebrników, no to w istocie mielił haczyk. Proszę tutaj wziąć. Ciekawe bardzo, kurwa. Dobra, przerwy oczywiście kopiesz, żeby jeszcze więcej szumu narobić. Trzeba trochę pobiegać tutaj. No tutaj niby nie ma spławika, niby nie ma, ale to chuje nie branie jest. Mówię wam, widzowie, patrzcie. Myk, nie ma brania. Spławik, musicie pogodzić się z tym, że spławiki, słuchajcie, w życiu realnym, jak i w grze komputerowej mają to do siebie, że one lubią sobie tak czasem samemu pod wodę wpierdolić się. Ale to nie jest branie w żadnym wypadku, zobacz, to... I chuja nigdy nie jest branie. One po prostu tak mają, że czasem pod wpływem grawitacji, pola przyciągania, czarnej dziury tutaj pod wodę idą. Proste. Prosta fizyka to jest. Dawaj ukleję. No ogólnie jak chcecie siano sobie pofarmić, to musicie patrzeć co jest wartego i łowić na to, co jest aktualnie w tym. W shopy, nie? Jak to się nazywa? Kawiarence, nie? Jak teraz złowiliśmy ukleję. Zresztą respisz się przy tym, więc od razu jak się respisz, to sobie chłopie patrzysz. Tu się respisz, więc sobie idziesz tylko do tyłu. U mnie jest tutaj, na innych mapach początkowych pewnie jest inaczej. No i zobaczysz, co możesz złapać, nie? Jakieś żaby, coś tego. I giga się opłaca. Dobra, ukleję sprzedajemy. Cyk, sprzedaj. 20 srebrników, 24 srebrniki na konto. Tu widzę karasie i płocie. Leszczy nie złapiemy, leszczy w kurwa bijemy na sukę. Okoni kilogramowej też nie złapiemy, bo jesteśmy dużymi chipami i lina raczej też sobie nie damy rady. Więc robimy tak zwaną ewakuację z powrotem, zakładamy większy haczyk, bo teraz nie ma nic takiego, co by złapać, jak na przykład teraz ukleję. Tu od razu szum zajebisty robimy, więc bierzesz tutaj normalnie podmiankę robisz. Chcemy chuj z podmianką, ja wam pokażę jak się łowi tak naprawdę ryba, a nie dla żartu i dla odcinka, pa. Dobra, chuj z tą rybą, ta akurat była nieważna, nie o to mi chodziło. Nie no, naprawdę chciałem wam, widzowie, fajną miejscówę pokazać, ale to nie jest kurwa moja wina, no. Tu akurat chuja za dzisiaj. Normalnie to tu rzucasz chłopie i od buta masz pojebane rzeczy, mówię wam. Ja bym sobie pokupywał te zajebane żyłki. Jak już tym żyłki? Do sklepu! Bo ja ciągle kurwa wymieniam, ja nie chcę mi się już tego robić. Mam jakieś promocje tego, owego. Ora, jakieś tenizna w kurwę. 5,6 kilo, to jest na tego. 7,8, ty. O, ty, ale jajca. Dobra, 7,5 kilo, normalnie. Dobra, ta wędka jest tak zrobiona ogólnie. No i ta jest ogólnie tak zrobiona. I zajebiście. I wracamy na miejscówę. No, przy okazji oczywiście hałas trzeba porobić. Nie wiem, czy wiecie, ale jedną z nielicznych technik wydobywania robaków jest szczególne kopanie łopatą w drewnie. Zawsze dużo znajdziemy. 20 sztuk żownic. Elegancko. Zawsze tu siedzą te skurwysyny w tym drewnie zajebanym. Dobra, hamulce ja ustawiam zawsze na tyle. Szybko jest zwijanie na maksa. Bierę jakąś chujową mieszankę przypraw. Jakieś normalne krakersy rzucam. Bierę na 50%, wyrzucam. Pyk, hamuję. Cyk, podciągam. Pod Y. Bierę drugą. To samo. 50%, cyk. I trzecie, dokładnie to samo, tylko jeszcze tutaj zmienię. Czerwony robak, krakersy. Cyk. O, gdzieś tutaj rzucę. Cyk, cyk, cyk. Kurwa, co jest? Cyk, cyk. No i w sumie to możesz iść teraz walić konia i mieć wyjebane, nie? Rozsiadasz się, chłopie, na fotelu, bierzesz mikro, odpalasz cokolwiek, chcesz sobie odpalić i sobie oglądasz coś. I jak będzie branie, to normalnie masz dźwięk. No na przykład teraz widzę jest branie na trzecim tym chyba, nie? Bo tak zjechało nagle. Widziałem to na podglądzie i chyba było branie. No, no nie zawsze jest dźwięk, no. Teraz nie było, ale widziałem na podglądzie. I myk, i znowu rzucasz, i odkładasz, i przyciągasz, i masz wyjebane. A to co to za dźwięki? To są dźwięki brań. Jak wam zjedzie tak żyłkę, to znaczy, że na 99% jest branie. A ogólnie jak nie możecie wyciągnąć ryby, to robisz tak. Prawy i przyciągasz. Prawy i przyciągasz. No i to jest wersja, jak masz już wyjebane i ci się nic nie chce. Życie skasowało. Rzucę stusem na drugim monitorze. Oglądasz coś. Znaczy właśnie nie na drugim monitorze nawet, na tym pierwszym.
Siedzisz i po prostu masz wyjebane jajca. O, żyłka zszedła, to znaczy, że ryba. I myk. I to jest moja ulubiona forma łowienia ryb. O kurwa, to jest duża ryba. Chuj z tą wędką. Co to jest za rybka? A nie, duża to może nie. Trochę przesadziłem z tym duża, ale... Nie, mała też nie jest, ty. Co to będzie? Łódź. I... Uuu, kilogramowa płoć. To całkiem duża płoć. No i se rzucę, czy masz wyjebane. Kilujesz se bombę. To nie jest rozbugowane gówno. Nie wiem, czy tu trzeba na dziesiątkę ustawiać, czy... Będziesz mieć wyjebane, ciężko mi określić. To aż tak się nie znam na tym. Tu się zbugowało, to trzeba odczepić. Bo cię będzie wkurwiać. Odczepiasz tak, że dajesz hamulec na maksa. Nie zawsze tak idzie, ale w 99% przypadków nie musisz upierdalać linki w pół. Znowu zahoczyłem. Kurwa mać. A nie, to ryba jakaś, ty. A nie. Dobra, myk. Myk. No i wyjebane raz. To jest moja ulubiona technika, bo jeden, robisz sobie w tle coś, dwa, masz wyjebane, trzy, masz dźwięk jak coś się dzieje, cztery, nie musisz zacinać, całą ci się zacina. Zajebiste łowienie ryb, pochcop. Trochę mniej łowisz ryb ogólnie, no i ciężko jest ukleje kurwa złapać na gruntowe łapanie, ale... Jeśli chodzi o płocie, liny, karpie, leszcze... Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy... Albo karasie, to na chillkur, tak łowisz. Ogólnie jak nic nie będzie przez dłuższy czas, to patrzysz, widzisz, zahaczyło się i pewnie nie będzie brania. Wyciągasz, wyrzucasz, przerzucasz, odrzucasz, pyk, zajebiście. Widzisz, że dwójka masz branie, więc zostawiasz tutaj, trójka masz branie, dwójka, widzisz, że się zahaczyło, bo nudy, o tam już ryba jest, zaraz będzie normalnie wyciągana. Tu jeszcze trzeba zarzucić, jest to chyba spora ryba. Ty, jest to giga, jakiś giga, ty! Jest to duża ryba. Chodź tu. I myk. Karaś złocisty. No i tak to się żyje, widzowie. A czyśmy sobie połowili ryb. Dobra, tyle by było, bo mi się nie chce dalej. Nie wiem, nie miałem co dzisiaj nagrać. Postanowiłem ryby. Jak chcecie więcej ryb, może w innej konwencji, to zostaw like, komentarz. Tuba. A my widzimy ogólnie się jutro. Dużo osób narzeka na to, że sprzedaje ryby bardzo tanio. No, ja nie sprzedaję na przykład. Frajerzy. Trzeba łowić wymiarowe, bo w innym wypadku nic nie są warte. No, te płocie, o, jeszcze to wam pokażę, bo to fajne. Ogólnie nawet jak po tej mapie tak zapierdalasz, bo branie jest, no ale ludzki z tym braniem. Ogólnie jak po tej mapie tak zapierdalasz, to, no właśnie, to nawet słychać, że jest branie z połowy mapy. No nawet teraz słyszę, że jest branie, chłopie. A jestem z pół mapy. To jest mega koks. Dobra, idziesz tu, bierzesz suszarkę do ryb. Płoć suszona, wybierasz sobie płoć normalnie, tak o, przyrządź. Ogólnie warto jest chyba robić własne żarcie z tego, co słyszałem. No i tyle, i masz co do żarcia. Proste. Tu mam jakąś za dużą płoć, może warto by było w sumie ją strzelać, jeszcze to idę. Może jeszcze coś wyciągniemy z wody. No właśnie, możesz sobie... To jest też fajne, że możesz sobie iść ogólnie awk. Na pół godziny, wracasz sobie za pół godziny i często jest tak, że ta ryba jeszcze tam jest i wystarczy ją wyciągnąć. Szczególnie jeżeli jesteś tutaj w takiej małej zatoczce, gdzie ja łowię ryby, bo wtedy faktycznie kiedy jest ryba, to ona nie ma za bardzo gdzie uciec i często nie spierdalasz tak daleko. Mega chillera ją wyciągnąć. Na takich otwartych wodach to faktycznie może kurwa czasem ponieść niektóre ryby. No widzicie, a tutaj ciężko, żeby tak daleko spierdoliła, szczerze. Dobra, chodź tu. Nawet nie potrzebujecie podbieraka. Robisz takiego, kurwa. Rzucasz tą rybą jak pojebany, póki tam nie ma 8 kilo, bo wtedy akurat nie wyciągniesz. I git. Idziemy sprzedać. I myk. I zawsze to 4 srebrniaki za karasia. I tak sobie łowisz ryby. Proste. Był to odcinek śmieszny. Pewnie go nazwę poradnik albo coś, więc nie wiem. Może ktoś się nauczył. Halo, widzimy się w następnych odcinkach, cześć.